Zbliża się Boże Narodzenie, z tej okazji uczniowie wykonują przeróżne świąteczne gadżety, kartki, stroiki i tak dalej. Jak narodziła się ta idea bożonarodzeniowego kiermaszu w Zespole Placówek Edukacyjnych? Tak naprawdę muszę powiedzieć, że nie pamiętam, ale wszystko ma swoje miejsce w akcjach charytatywnych, które robiliśmy wiele lat temu i wtedy wystawialiśmy pracę naszych uczniów w przestrzeni publicznej, żeby ludzie mogli zobaczyć, jakie piękne rzeczy oni wykonują. I tak narodziły się historie kiermaszowe, kiermasz walentynkowy, kiermasz bożonarodzeniowy i w zasadzie z każdych świąt, z każdej okazji robimy kiermasze, po to, by uczniowie mieli szansę zaprezentować własne wyroby. W jaki jeszcze sposób uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjnych starają się uczcić nadchodzące święta Bożego Narodzenia? No oczywiście samo przygotowanie tych wszystkich świątecznych stroików, gadżetów związanych ze świętami, to jest cały etap, w którym uczniowie nie tylko słuchają kolęd, zapoznają się z tradycjami, ale również przekazywane są wartości, które towarzyszą tym świętom. Przyjaźni, życzliwości, dobra i również ta magiczna atmosfera świąt gości już u nas od dłuższego czasu w Zespole Placówek Edukacyjnych. I to wszystko jest po to, by przygotować uczniów do świąt, ale też stworzyć nastrój, który pozwala mówić o sympatiach, o życzliwości i o tym, co w życiu jest ważne i dobre. Mówiłyśmy o pracy w grupie, pracy w zespole, pracy w szkole. A co z pracą w domu? W jaki sposób możemy swoje dziecko zachęcać do takiego kreatywnego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia? Oczywiście możemy też wykonywać różne stroiki, różne gadżety świąteczne, możemy piec pierniczki. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy byli razem, żebyśmy przed tymi świętami znaleźli jak najwięcej czasu do wspólnych aktywności. Nie powinniśmy się wtedy spieszyć, bo czy ten pierniczek będzie ładniej, czy trochę gorzej wykonany, to nie to ma znaczenie. Znaczenie ma czas, który spędzamy i przygotowujemy się razem z naszymi członkami rodzin do tego dobrego świątecznego czasu. Korzystając z tej okazji, życzę w imieniu całej społeczności Zespołu Placówek Edukacyjnych wszystkim Państwu zdrowych, pogodnych, radosnych świąt. Niech będą zdrowe, rodzinne, w atmosferze miłości i radości. Wesołych świąt! Telewizja Kopernik. Kopernik.tv